Dzień dobry, cześć. No, w końcu wróciłem już do domku po wszystkich podróżach, zajęciach i różnych innych rzeczach, które musiałem zrobić. Pora zmierzyć się z szarą rzeczywistością, smutnym życiem, no i zweryfikować sobie parę spraw. Widzicie, będąc na BlizzConie przy wszystkich zapowiedziach i ogólnie całym evencie, udziela nam się nieco cała ta atmosfera dookoła i trudno spojrzeć krytycznym okiem na to, co zostało zapowiedziane. Więc teraz, będąc już w domku, pora spojrzeć surowym okiem na Shadowlands. Zacznijmy od cinematika, który jest świetny. Pod względem jakościowym oczywiście. Cinematiki zawsze są wykonane świetnie i ten, rzecz jasna, nie jest odstępstwem. Jeśli chodzi o historię, to jest już osobna sprawa. Wszystko jest super tutaj, tutaj też, fajnie jest tutaj, no i to też jest zajebiste, a potem... O mój Boże, zobaczcie, jak zmasakrowali mojego chłopca! No właśnie, historia. Tutaj chciałbym historii zadedykować osobny odcinek, ale część z tych rzeczy poruszę już właśnie w tym materiale. Pamiętam jeszcze dni, gdy był sobie taki pewien ork i został on mianowany swojego czasu Zielonym Jezusem. Dlaczego? No, dlatego, że pojawiał się wszędzie, we wszystkich ważnych momentach historii, ratował nam tyłek co chwilę, strzelał laserami w smoki latające dookoła, próbujące sprowadzić koniec świata, ale musiało się to w którymś momencie przejeść i rzeczywiście ludzie mieli po prostu trala dość. Natomiast patrząc na to, co teraz się wyrabia, Sylvanas zaczyna robić się podobna rzecz. Mówiłem już parę razy, ale strasznie nie lubię tej postaci. I to nie dlatego, że jest suką, ale bardziej dlatego, w jaki sposób jest prowadzona i używana przez Blizzarda. Fandom tej postaci jest tak duży, że momentami mam wrażenie, iż nie da jej się zabić ani zrobić cokolwiek, bo spowodowałoby to masę płaczu u ludzi, którzy bardzo często odwiedzają sekcję 34. Nie pytajcie. Przychodzi Battle for Azeroth i Sylvanas ma grać pierwsze skrzypce. Wielu się cieszy, wielu nie, ale na początku było to nawet całkiem ciekawe, dlatego że był to taki powiew świeżości. Ciekawe, co się teraz stanie, w końcu nie jakiś Warchief, który, wiecie, pokój i tak dalej, tylko coś takiego bardziej szemranego. No i było jednak takie, co stanie się dalej? Sylwia ruszyła ze swoją misją i przez cały dodatek, przez praktycznie 2 lata, nikt nie wie, co się dzieje. Absolutnie nic. Sylvanas sobie biega i robi, co chce. Nikt nie jest w stanie jej nic zrobić, bo sobie krzyknie i dalej jakoś to będzie. Mam wrażenie, jakby Blizzard chciał zrobić z niej badassową postać, ale wyszło coś bardzo wkurzającego. A więc co w momencie, gdy wkurzająca postać może robić sobie, co chce i nikt nie jest w stanie stanąć jej na drodze? Blizzard daje jej jeszcze więcej powodów, by była bardziej wkurzająca. Postarano się o to, aby jakoś to historycznie było poprawne, więc nagle okazuje się, że ktoś jej pomaga i jest tak silna, że może rozpierdzielić Lich Kinga, jak dzieciaka. I mój Boże, jakiś stary ork był w stanie pieprznąć ją w ten głupi łeb i na dodatek chociażby Lord Godfrey był w stanie strzelić jej w tył głowy i zabić ją, i zrobił jej taką wielką dziurę z tyłu, dlatego nosi kaptur. I ta dziura może być bardzo atrakcyjna dla... No w każdym razie, Lich King, Bolvar, nie zrobił jej absolutnie nic. Wparowała sama, jak gdyby nigdy nic i rozwaliła po prostu sufit. Kurde, co ją w takim razie powstrzyma? Może zrobić sobie co chce i to nie jest fajne. Dawanie takiej mocy postaci, która jest tak wkurzająca, jest... wkurzające. Więc co chcę tutaj przekazać? No, że cinematic jakościowo jest fajny, ale historycznie... Wiadomo, że Shadowlandsy jeszcze się nie rozkręciły i jakby więcej dowiemy się już w samym dodatku, kto, co, jak, kto stoi za Sylvanas, co będzie gdzieś tam dalej rozwijane. Dodatkowo sam Bolvar, dlaczego może jest taki słaby, będzie też gdzieś tam poruszone, bo bądźmy szczerzy, nie jest to pełny super mega Lich King, jak było to za Arthasa. Za Arthasa było lepiej. No ale z tego miejsca możecie zobaczyć, że moje nastawienie co do historii oraz tego, co zostało przedstawione w cinematiku, no jest w najlepszym momencie takie dość mieszane. Ale dobra, przejdźmy teraz do dodatku, bo co po jakimś filmiku, skoro gameplay będzie po prostu słaby? No nie? Co do dodatku, to wrócę jeszcze do mojego gameplaya, który możecie znaleźć w prawym górnym rogu, który nagrałem na BlizzConie. No i gameplay, który nagrałem, a później analizowałem, jawnie pokazuje, że dodatek nie jest jeszcze skończony. O wow, ale nowość. To, co zostało nam pokazane, to jedynie bardzo mały skrawek tego, co ma nadejść, bo nie było większości rzeczy. Ani zmian klasowych, ani większych nowych mechanik, nic. Jedynie kawałek jakiejś krainy, przez cały gameplay czułem się, jakbym grał po prostu w Battle for Azeroth, do którego po prostu dołożyli kawałek nowej krainy i nic więcej. Ogólnie mam wrażenie, że ostatnie dodatki zaczynają bardziej przypominać jakieś większe patche i aktualizacje
niż dodatki i rozszerzenia. Ogólnie ideą dodatków, przynajmniej ze wcześniejszych lat, wydaje mi się, że było to, że było dawanie więcej tego, co było dobre oraz jeszcze dokładanie czegoś ekstra specjal w ramach właśnie nowego dodatku. Stąd też tranzycje między Classic, TBC i WOTC są tak przyjemne i znaczące, że zapadły w pamięć każdemu, gdyż dodatki rozwijały podstawę i dodawały troszeczkę swojego unikalnego czegoś, podkręcając ten dodatek. W późniejszych latach już było z tym różnie. Blizzard zaczął eksperymentować raz dobrze, a raz źle, ale przede wszystkim nie mieliśmy już rozwoju, a było to bardziej wynajdowanie koła na nowo. Każdy kolejny dodatek po Pandarii to nowy reset, inna gra, inne podejście, inna filozofia. Doszło do takiego absurdu, że jeden dodatek coś wprowadzał i dodawał, a następny dodatek reklamował się i dodawał to jako feature, czy jako coś nowa, ekscytująca rzecz w tym dodatku, że po prostu usuwają to, co wprowadzili. Czyli dodatek stworzył jakiś problem, a kolejny dodatek reklamuje się naprawieniem tego problemu. No i wystarczyło spojrzeć na reakcję ludzi, którzy cieszyli się z tego, że mechaniki z Battle for Azeroth zostają wyrzucone w Shadowlands. Tym samym przechodzimy do samego dodatku, który, nie ma co oszukiwać, nie jest czymś dużym. A przynajmniej może nam się tak wydawać. Gdzie te wszystkie nowości, rozwój, nowa duża rzecz, jakiś, wiecie, każdy dodatek miał coś w sobie. Chociażby Legion miał swoje artefakty, wiele innowacyjnych rozwiązań, Demon Huntera, nawet Warlords of Draenor miał swoje garizony, BFA reklamował się Warfrontami i Island Expeditions, a Shadowlands? No, usuwamy parę rzeczy, które was wkurzają i tego. O, i dodajemy taką wieżę, te, w zasadzie Wither Army Training, takie lepsze. Więc poza absolutną podstawą, jaką trzeba mieć w dodatku, czyli krainki, jakieś tam nowe questy i inne pomniejsze zmiany, które można byłoby zrobić równie dobrze w patchu, ale dodatek trzeba jakoś się sprzedać, to nie ma zbyt wiele. Często łapałem się na tak zwany efekt bety, gdzie było tak w przypadku Battle for Azeroth oraz Warlords of Draenor. Dostając betę, grałem w niedokończony produkt z wieloma wadami, jednak byłem świadomy, że hej, to tylko beta, na pewno poprawią, dodadzą coś więcej, zrobią coś tam nowego i będzie lepiej. A potem premiera i w zasadzie nie było wcale lepiej, nic nie poprawili, nic nie dodali, no i tyle. Stąd też od tej pory staram się być bardziej krytyczny oraz obiektywny wobec tego, co widzę, dlatego że wolę być bardziej, wiecie, krytyczny i się mile zaskoczyć, niż wkręcać sobie coś, a potem po prostu się zawieść. Ale teraz to wszystko może brzmieć, jakbym hejcił ten dodatek, nic mi się nie podoba i w ogóle, a se przyjdę troszkę po hejce i dara. Otóż nie. Przechodzimy teraz do tego, że mało niekoniecznie musi oznaczać gorzej. Widzicie, co z tego, że dodatek będzie reklamował się wielkimi nowymi rzeczami, skoro te rzeczy będą po prostu słabe, nudne i niefajne. Prosty przykład, Warfronts i Islands Expedition. Fajnie, dwie nowe rzeczy, dwa nowe tryby, ale co z tego? Inne aspekty gry były dosyć średnie, a same Warfronty i Island Expeditions były równomierne, więc zdecydowanie wolałbym, aby ich nie było, a czas na ich stworzenie przeznaczono na design klasowy i systemu. Aby Heart of Azeroth na samym początku Battle for Azeroth był bardziej dopracowany, aby wyglądał jak chociażby teraz, już po tych wielu, wielu zmianach i próbach jakoś, wiecie, odnowienia tego całego systemu, no bo przyznajmy sobie szczerze, że na początku Heart of Azeroth był totalną tragedią. Stąd też patrząc na założenia i filozofię Shadowlands, to zaczynam mieć takie światełko nadziei, że tym razem zamiast produkować niepotrzebne pierdoły na potrzeby reklamowania się wielkim nowym Warcraftem, Warfrontem, let's go, skupią się w końcu na klasach, na fajnych mechanikach i na podstawie gry. Najważniejsze jest właśnie to, gdyż tak naprawdę to patrzymy przez pryzmat naszych klas na grę. Niezależnie jak dobry byłby dodatek, to gdyby narzędzie, którym konsumujemy ten content, w tym przypadku nasze postacie, będą słabe, ogólnie podstawy, no to nie będziemy czerpać jakiejkolwiek przyjemności z tego, że coś jest tam nowego, bo po prostu nie będzie nam się chciało grać. Powrót do filozofii grania klasą, a nie specem jest według mnie bardzo fajnym pomysłem. No i widać tutaj wpływ chociażby World of Warcraft Classic. Oczywiście nie sądzę, że tutaj zrobią nam Classica 2.0, ale myślę, że jest to w pewnym sensie długofalowy, długoterminowy, bardzo fajne, takie lepsze rozwiązanie niż to, co jest teraz. Tak samo leveling, który już od dawna określam jako przykry obowiązek. Puste levele, które nic nie znaczą, a jedynie wymagają od nas zmarnowania x godzin, aby wbić max level. No i były próby tutaj jakby ogarnięcia tego, wprowadzając jakieś skalowania krain i nieco to pomogło, aczkolwiek było to za mało. I teraz wraz z level
level switchem do 60 levela, rzeczywiście można by przywrócić samo levelowanie do kategorii kontentu, a nie przykrego obowiązku. Każdy level, który coś nam daje, czujemy się, że nasza postać się rozwija. Dodatkowo przyspieszyć trochę ten proces, aby nie było to, wiecie, takie ciągnięcie w nieskończoność, że o Jezu, ile to jeszcze muszę wbijać tych leveli, żeby pójść do moich kolegów, którzy dobrze bawią się na max levelu. Fajnym bonusikiem jest możliwość to, że będziemy mogli przelevelować w jednym całym dodatku od tam pierwszego do 50 poziomu, a następnie przejść do max levela, i to jest taki feature dzięki Chromie, ale o tym jeszcze będę gdzieś tam na pewno rozmawiał. Podsumowując i odnosząc się do samego tytułu, szczerze o Shadowlands, no to dodatek nie zapowiada się jakiś wielki, jest nawet powiedziałbym teraz bardzo podstawowy i ubogi, ale ma duże szanse, by naprostować dawno popsute podstawy gry, dopieścić levelowanie, ogarnąć systemy stojące za naszymi postaciami. Shadowlands może stać się podstawą, na której rozwijane będą kolejne patche, dodając content, a nie łatając grę. Chodzi o to, aby nie było tak jak w Battle for Azeroth, gdzie podstawy były totalnie spaprane, jak chociażby Heart of Azeroth, i zamiast poświęcić ten czas na produkowanie nowego contentu, jakichś tam nowych fajnych rzeczy, nowych mechanik, którymi moglibyśmy się bawić w rozszerzeniu, w patchu, no to Blizzard musiał poświęcić cenny czas oraz pieniądze i środki na to, by po prostu w zasadzie zrewampować i zrobić na nowo cały system dodatku, wiecie, chodzi o Heart of Azeroth, zamiast zrobić to na samym początku. I to jest o tyle jeszcze głupie, że za parę tam miesięcy ten system, który właśnie zrewampowali i zmarnowali dosyć dużo czasu, będzie wyrzucony, więc... Cieszy mnie powrót do starej filozofii klas, starych umiejętności i tak dalej. Oczywiście jak zawsze zobaczymy, jak to będzie. Na tę chwilę powiedziałbym, że Shadowlands jakoś mega mocno nie łechta mnie i nie jest to jakiś taki dodatek, na który będę się podniecał, jak chociażby z Legionem, i Legion był naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry dodatek, zresztą nawet mam koszulkę tej Legionu, Boże, jaki to był dobry dodatek. Natomiast ciekawi mnie, jak to się wszystko rozwinie, na pewno w Shadowlands będę grał, natomiast jeśli chodzi o ten materiał, no to jest takie moje świeże spojrzenie ogólnie na całe Shadowlandsy. Poszczególne materiały odnośnie każdego aspektu dodatku będę publikował w najbliższych dniach, dlatego subskrybujcie kanał gdzieś tutaj i oczywiście macie tutaj kolejny filmik, możecie ocenić filmik łapką w górę albo łapką w dół, jak wam się nie podobało, i napiszcie na dole w komentarzach, co wam się podoba i wasze takie szczere odczucie na temat Shadowlands. Czy będzie to wypełniacz, taki wiecie, typowy filler, czy będzie to jednak jakiś dodatek z pazurem, co wam się podoba, a co nie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. No i cześć!